tym roku świętują 90-lecie istnienia lokalnego cechu rzemiosł różnych. Rzemieślnicy z Biskupca aktywnie działają i szkolą młodzież już od 1933 roku. Jest starszym od Izby Rzemieślniczej, więc tak naprawdę rzeczywiście na tych terenach to ci rzemieślnicy musieli się umieć zorganizować, żeby rzeczywiście utworzyć cech. Cech rzemiosł różnych trwa do dziś, skupiając rzemieślników, którzy angażują się i szkolą młodych adeptów poszczególnych zawodów. Przede wszystkim wspaniali ludzie, bo jest to działalność non-profit, tak? Czyli działamy to na zasadzie, nie bierzemy za to wynagrodzenia. Tak? No, część ludzi musi się zaangażować w to, żeby to mogło funkcjonować, żeby mogło to istnieć, przekazać to następnym pokoleniom. No, innej metody chyba nie ma. Z okazji jubileuszu cechu odbyła się uroczysta gala. Poprzedziła ją okolicznościowa msza święta w kościele pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela w Biskupcu. Następnie uczestnicy uroczystości złożyli kwiaty pod biskupieckimi pomnikami. Podczas wystąpień okolicznościowych podkreślano, jak cenne są wartości reprezentowane między innymi przez biskupieckich rzemieślników – jakość, solidność i pracowitość. Ta energia jest nam dzisiaj bardzo potrzebna. Praca jest dzisiaj wartością, która powinna zostać przywrócona. Etos pracy, wartość pracy, pracowitość, rzetelność, uczciwość. W trudnych czasach nie stać nas na byle jakość, dlatego te wartości, które niesie za sobą rzemiosło, są jak najbardziej aktualne. Nasze podstawowe takie cechy to jest ta integracja, to jest jakość, to jest kwalifikacja, to jest zawód, który dzisiaj jest niezmiernie potrzebny. Uczeń młodociany, który wybiera zawód, jest świadomy i rodzic też, że zawód jest najbardziej cenionym w dzisiejszym świecie. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Sejmu RP, Samorządu Województwa i Miasta Biskupiec. Patrzę, jak działają, patrzę, co robią na co dzień, ile to ich czasu i trudu poświęcenia należy oddać od siebie, żeby nauczali, uczyli, wychowywali przyszłe pokolenia młodych ludzi, którzy zakładają działalność, mają zawody, w których chcą się cały czas rozwijać, szkolić i też pracować przede wszystkim, na tym to polega. Na sali nie zabrakło przede wszystkim rzemieślników. Tu się ludzie jednoczą, świętują tą uroczystość, bo jak my wszyscy wiemy, na co dzień rzemieślnicy to jest taki zawód rzemieślnika bardzo trudny, wymagający właśnie pracy, codziennej pracy, wytężonej pracy. Cały szacun dla rzemieślników i dla rzemiosła. Podczas jubileuszowej gali w hotelu Azun przyznano odznaczenia za wytrwałą i efektywną pracę. Za zasługi dla rzemiosła Warmii i Mazur otrzymała je Celina Fentoń, która z cechem w Biskupcu związana jest już od 28 lat. Całe życie byłam księgową. Lubię pracować jakby z ludźmi. Z moimi rzemieślnikami współpracuje się bardzo dobrze. Także myślę, że ja jestem zadowolona z ich współpracy i oni również z mojej. Dalszych sukcesów życzył rzemieślnikom m.in. prezes Warmińsko-Mazurskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości Adam Przybysz. Wytrwałości, zaangażowania. Wiemy, że czasy nie są łatwe. Tak naprawdę nigdy czasy nie były łatwe i nie są nimi, jednak jeżeli chodzi o pracę w rzemiośle i rzemieślników, zawsze ona przetrwa i będzie piękna, dlatego że rzemieślnik nie pracuje tylko rękoma, ale pracuje rękoma, głową i sercem. Cech w Biskupcu zrzesza wiele zakładów pracy szkolących m.in. w zawodach fryzjer, elektryk, mechanik samochodowy czy tapicer. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv